cześć wam, słuchajcie, minęło 24 godziny, kurde, jakie to było długie 24 godziny, jak bardzo jestem ciekaw, co wyszło z tego żywicowania, wy też jesteście ciekawi? No to słuchajcie, przejdę przez kamerę, zmienię kąt patrzenia i zaraz spróbujemy zajrzeć, co tam się w środku nawarzyło. Dobra, chyba będziecie widzieli, co będę robił. Okej. Rozpakowujemy paczuszkę. Tak. O, słuchajcie, nie wiem, czy to dobrze widać. Wypłynął tutaj nadmiar kleju. Takie miałem przeczucie, żeby tu zabezpieczyć dobrze łoże. Tutaj odrobinka wypłynęła, ale tu jak sam raz też była plastelinka i do łoża nie dotknęło. Śrubki wyglądają. Jestem ciekaw, czy dadzą się poluzować. O, bez problemu. Przynajmniej pierwsza. Nie widzieliście tego, słuchajcie, przed klejeniem, tak jak mówiłem, śrubka ma łepek stożkowy, żeby się centrowała, ale też owinąłem jedną warstwą plastra papierowego samą śrubkę, tak, że ona sobie ładnie wchodziła praktycznie tak bez luzu w tą tuleję, w tę tuleję, bo druga też ma taki plasterek. To. Czekajcie, spróbuję wyłamać chociaż nadmiar, chociaż trochę tego kleju. O, nie bardzo odszedł. Dobra. No i co? Spróbujemy, czy damy radę uwolnić żelazo. Coś trzeszczy. Tak, to jest łyżka kuchenna. Może mi pomoże. No słuchajcie, ale się cholerstwo trzyma. A coś kurczę nie idzie. No dobra, jak nie idzie w tę stronę, to spróbujemy to zrobić tak. Jeszcze raz wkręcę śruby. Pomyliłem chyba je. No dobrze. I leciutko spróbuję stuknąć młotkiem. Z tego wyszło? Chyba nie.
rusza się, a wyjść nie chce. Udało się wyciągnąć. No słuchajcie, na żelazie nie została żywica nigdzie. Co jest bardzo dobrą wiadomością. I powiem wam szczerze, że tak jestem kuźba szczęśliwy. Zobaczcie. Patrzcie, jak pięknie wyszło. Nawet odwzorowały się ślady po frezowaniu, po tym jak frez obrabiał żelazo. Zobaczcie, mam piękne gniazdo, pięknie wyszło. Tu resztka plasteliny została, którą zaraz będę usuwał. Wyszło piękne gniazdo, gładziutkie, równiutkie. I piękna podstawa, która zapewni mi stabilną lufę. Lufa już nie będzie się przesuwała. Także słuchajcie, ja w tej chwili powolutku zacznę to szczyszczać. Trzeba będzie troszeczkę podfrezować. No i będę musiał się zająć wżywicowaniem tutaj osłony spustu. Także jak chcecie, to pooglądajcie, a jak nie, to sobie przewincie.
No słuchajcie, wszystko to zadziałało tak jak chciałem, tak jak się tego spodziewałem. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Nie pozostaje mi nic innego jak w tej chwili dobrze to wyczyścić, odpylić. Wkleić oczywiście, tutaj jeszcze zrobię poduszki pod... Teoretycznie nie muszę, ale zrobię. Zrobię pod osłonę spustu, wyleję jeszcze tutaj i tutaj po takiej małej ilości żywicy. I słuchajcie, ja uważam, że pełen sukces. Piękny tutaj jest minimalny luz, taki na grubość paznokcia między osłoną spustu a samym sztucerem. Tutaj wszystko trafiło na swoje miejsce. Słuchajcie, wyszło genialnie. Słuchajcie, ostatni etap, czyli będę wklejał osłonę spustu. Osłona spustu, tak jak poprzednio, całe żelazo została powleczona pastą do butów, żeby mi się nie przykleiła. Mam nadzieję, że się nie przyklei tak samo jak żelazo. Tu już nie filmowałem oklejania, no bo to już jest nuda, nie? Będę teraz mieszał żywicę, wkleimy to. Jak macie ochotę, to popatrzcie. Tym razem i śrubki też pociągnąłem pastą do butów, bo śrubki teraz będą służyły tylko i wyłącznie za stabilizator, żeby mi się nie przykleiły. O. I tak to, słuchajcie, zostawiam na kolejne 24 godziny. Za 24 godziny, jak klej wyschnie, wybiję to, gdzie powstaną nadlewy, to tak jak z tamtej strony usunę je i nie pozostanie mi nic innego, jak złożyć broń. Do zobaczenia za chwilę, czyli za 24 godziny. Słuchajcie, i to już można by było powiedzieć, że jest tyle z całego żywicowania. Ogólnie wszystko jest gotowe, zostało tylko ładnie teraz wszystko odpylić. Składać żelazo do kupy, czyli montować system spustowy i skręcać broń.
powinna się odwdzięczyć później na strzelnicy. Słuchajcie, na dzisiaj kończymy, a tutaj jest w tej puszeczce zapowiedź następnego odcinka. Także myślę, że warto się spotkać za następne 2 tygodnie. Zobaczycie, co będę robił dalej. Cześć!